I witajcie serdecznie na kanale gww 15 To jest taki dodatek, właściwie taka jakby odpowiedź na pewien problem, który pojawił się na naszych ulubionych kanałach płaskoziemskich, na moich ulubionych kanałach płaskoziemskich. Level World i Adam Wę 6. Zwróćcie uwagę, co zamieścił Level World tutaj w tym kanale zamieścił film taki jakiegoś tam zagranicznego użytkownika. Który, po, który próbuje udowodnić, który próbuje pokazać, że taka świetlista ścieżka, która tworzy się na w czasie zachodu słońca nad wodą, dowodzi tego, że Ziemia jest płaska. Jak to zrobił? No pokazał tu blachę taką, kawałek blachy i na tej blasce właśnie pokazał te odbicie światła. Pokazał, że jest takie proste. Potem tą blachę wykrzywił i pokazał, że takie coś nie jest możliwe do uzyskania na... Kulistej ziemi, tak? czyli na zakrzywionej powierzchni. Tutaj mamy Adama w 6, mniej więcej to samo jest, to znaczy na pewno to jest raczej inny gościu, ale to samo mniej więcej robi. I zwróćmy uwagę, że także, także jest ten sam motyw. Że mamy tutaj blachę, która, jeżeli ją wygniesz, to ta prosta taka ścieżka, tak? świetlista ścieżka. Jakby zamienia się w taki, jakby, no co to jest? Taki punkt tylko. Traci swoją ścieżkowość. Ale zwróćcie uwagę, że kiedy y, roz, zmniejszasz te. Tutaj to widać na tym, na tym filmie. Kiedy zmniejszasz te y, z, u, ugięcie, zagięcie, to wtedy widać, że ta ścieżka się wydłuża. Zwróćcie uwagę, że y, facet tu twierdzi, że kiedy jest całkowicie płasko. To jest, to jest dokładnie to, co widzimy w prawdziwym świecie. Tak? Bo to jest po prostu kłamstwo. Ale na czym ono polega? Znaczy, kłamstwo, nie kłamstwo, bo tak jest, ale to jest manipulacja. Polega to na tym, ta manipulacja, że facet ją rozwinął, tą, te, tą krzywiznę, ale, co, zobaczcie co mówi. Kiedy zmniejszamy krzywiznę, ta linia się wydłuża. A kiedy jest całkowicie płasko, to jest dokładnie to, co widzimy. Na czym polega kłamstwo tego w ogóle filmu? Dlaczego ci ludzie w to uwierzyli? Bo oni założyli, że ten obserwator musi stać na tej krawędzi tutaj, żeby ta ścieżka do niego dobiegła na zakrzywieniu. W tym właśnie sęk, że ci ludzie nie rozumieją pojęcia skali. Teraz zobaczcie, tu znowu manipuluje tu gościu tym, tą, tą kulą jakąś. I pokazuje ją, pokazuje kulę, widok, widok dla nas niedostępny. Ponieważ widok z kilkuset kilometrów nad ziemią, albo z kilku tysięcy nawet kilometrów od ziemi. I on chce uzyskać ten efekt, gdzie my jesteśmy na ziemi. Tu zobaczcie, zbliżył się, tak? Widzimy, że się zbliża. Do tego do tej, jest, powstaje już ta ścieżka. Problem polega tylko na tym, że ta ścieżka, którą tu widzimy na kilka centymetrów na tej kuli, wiecie ile będzie miała w rzeczywistości? Kilkaset albo kilka tysięcy kilometrów. A my, zakres naszego patrzenia na plażę, ile jest? Ile? Nie wiecie ile. Powiem wam: około 5 kilometrów. Tyle widzimy plaży, znaczy tyle widzimy morza z plaży. I teraz zobaczcie, to jest wszystko ściemać. I ludzie po prostu tak ściemniają, że szok. Tu mamy przykład faceta w tym filmie Adama Ben 6, który zrobił to w grafice 3D. A więc w grafice, w jakimś programie do symulacji 3D pokazał płaską powierzchnię, pokazał kulistą, i o ile, słuchajcie, o ile. Przy różnych okazjach ja bym mógł twierdzić, ja bym mógł powiedzieć, że, że ci ludzie, nie wiem, zostali wprowadzeni w błąd, że się może pomylili. Tak o tym tutaj facecie twierdzę, że raczej, na 100% nie jestem pewny, ale raczej on was kłamie w żywe oczy, wiedząc na czym polega problem, na czym polega kwestia i kłamie was w żywe oczy. Przedstawia wam Półprawdę tylko. Dla, na czym polega ta półprawda? Powiem Wam na końcu, ja Wam pokażę na końcu, ponieważ też pobawiłem się w blenderze i też, czyli w programie 3D, i Wam pokażę, dlaczego facet po prostu Was tu okłamał, i prawdopodobnie zrobił to świadomie. Ale to później. Zwróćcie teraz uwagę na komentarze. Tutaj w komentarzach gościu, taki jak Jan Kowalski, zaproponował eksperyment, za który za który, bo tu rozgrzewała się oczywiście dyskusja, za który Adam Wen 6 groził temu człowiekowi banem. A więc rozumiecie to, rozumiecie na czym polega Wasz problem, moi drodzy płaskoziemcy, level Wordy i ci inni, że Wy po prostu nie chcecie, nie chcecie znaleźć, znaleźć prawdy. Was nie interesuje prawda. Was interesuje tylko to, co. Popiera Wasz punkt widzenia. Nie jesteście otwarci na nic innego. Ponieważ jeżeli ktoś próbuje, jeżeli ktoś przedstawi coś innego i to przeczy Waszym, yy, waszym wymysłom, to wtedy takiego kogoś usuwacie, nie chcecie na to patrzeć, nie widzimy tego, Was to męczy wtedy. Tak. I czy pytanie tylko, czy to jest prawda wtedy, to co wierzycie. No, tutaj gościu zaproponował. Ja wam jeszcze wspomnę, nie mogę tych komentarzy znaleźć tam, ale ja zrobiłem coś takiego odnośnie Adama W6. Ja pokazałem mu, że słońce nie zmienia rozmiaru, bo tam też taka podobna dyskusja się toczyła. To wiecie co zrobił? Usunął komentarze moje, w których yy, pokazywałem zdjęcia, linki dawałem do zdjęć. Więc jaka prawda Was interesuje, drodzy? O co Wam chodzi tak naprawdę? Ale przejdźmy teraz do realu. W realu nie miałem oczywiście takiej wielkiej piłki, ale znalazłem w swoim domu gdzieś franie. Zobaczcie, jak to powinien być ten eksperyment zrobiony. Przede wszystkim mierzymy franie, a więc mierzymy obwód naszej niby ziemi. Kiedy wiemy, że w... ziemia ma około 40 tysięcy kilometrów obwodu, mierzymy to i przeskalowujemy. Tutaj mamy 133. Jeżeli te 133 centymetry, tak, przyrównamy do. 40 tysięcy, że to, to 133 to jest 40 tysięcy. Jak to, ile 1 centymetr wtedy? Jak to przeliczyć? Otóż wtedy yy, dzielimy, tak? Czyli 40 tysięcy na 133 i wychodzi około 300 kilometrów. a więc 1 centymetr ma 300 kilometrów. Zwróćmy teraz uwagę na to, że jak tu świecę latarką, to ta świetlista smuga, taka, która tu powstawała, o, zobaczcie, ona tu powstaje, to ona ma kilka centymetrów długości. A więc kilkaset kilometrów. Ona nie musi teraz sięgać do końca gdzieś tam wyimaginowanego obserwatora, którego facet postawił poza w ogóle tą blachą. Czyli facet postawił gościa poza ziemią i chciał, żeby, żeby widział to, tak? On, musi, on to z ziemi obserwuje. I wtedy, wtedy postawcie tego gościa na ziemi. Zobaczcie, ja tu robiłem to, przystawiłem tą kamerę bardzo, bardzo blisko. Tej frani. To jest dalej frania. To robiłem chyba dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej w nocy, bo chciałem, żeby w nocy, tamto pomiar robiłem w dzień. I teraz zobaczcie. Kiedy ja się przybliżam tutaj do tego i kiedy te słońce moje, ta latarka się zniży na odpowiednią yy, wysokość, to zobaczcie, że powstanie ścieżka. Ta ścieżka nie będzie sięgać do obserwatora, ale gdzie jest ten obserwator? To znaczy, ja tu zaraz zrobię tak, że będzie sięgać, zresztą zobaczycie, patrzcie, przybliżam, przybliżam się do tej, do tej ścieżki i tu widzimy to, zobaczcie, widzicie, I te, ja zaraz tu przybliżę to, kamerę przybliżę do tej ścieżki, jest ścieżka, jest ścieżka, przybliżę i będzie, że do samego obserwatora, zobaczcie, przybliżam i, uwaga, tu jeszcze nie, ale zaraz jest taki moment, bo to bardzo ciężko było zrobić w ogóle, bo tu, tu trzymam telefon, tu latarkę i w ogóle. i, i ta, tam tańcowałem z tym nieźle. Ale pojawia się. Ile tu jest? Pamiętajcie, że 1 cm frani to 300 km, a my potrzebujemy tylko 4. Jest, proszę bardzo, do samego końca było. Jest i jest. Ścieżeczka do samego końca. I teraz wam wróćmy jeszcze do tego, co Wam e, powiedziałem, że facet od 3D kłamie. Dlaczego? Skąd to wiem? I kłamie was w żywe oczy. W jaki sposób ja no, tak twierdzę? Dlaczego ja tak twierdzę? Bo zrobiłem coś takiego jak ten gościu w Blenderze. Tylko, że to będzie bardziej troszeczkę inaczej to będzie wyglądać. Ale zrobiłem to tylko dla kuli. Chciałem zobaczyć, czy jeżeli ja w Blenderze postawię kamerę na tej kuli centralnie. Centralnie na tej kuli. Czy ja uzyskam ścieżkę. Zobaczcie, co wychodzi. Mamy słońce, mamy kulę. To jest widok. Z bardzo, bardzo wielu set, albo nawet z bardzo wielu tysięcy kilometrów. A zatem jest to widok, którego my nie widzimy na co dzień, ale ludzie kombinują, że, że yy, to powinniśmy widzieć. Zbliżamy się, zbliżamy się do Ziemi tak, żeby stanąć na plaży naprzeciw tego słońca, które zachodzi. Zobaczcie, co się stanie z tym hotspotem, czyli z tym gorącym punktem. Widzicie? Zamienił się w ścieżkę. I tak działa też to w rzeczywistości, widzieliśmy to na Frani. Zatem twierdzę, że facet z tego początku tam, co na początku wam pokazywałem, który operuje programami 3D, twierdzę, że facet was z premedytacją i w pełni tego świadomy kłamie. Nie, mam, nie jestem na 100% tego pewny, ale zakładam, że tak jest, ponieważ wystarczy, żeby tam umieścił kamerę na tej kuli, właśnie którą tam zaprezentował, i zobaczył, jak z tej kamery wyrenderowany obraz wygląda, i wyszłoby mu to, co mi tutaj wyszło w blenderze. Tak jesteście oszukiwani i takim ludziom wierzycie, jesteście okłamywani i łykacie to, i jeszcze do tego denerwujecie się przeklinacie jak ostatnio przyszedł tam y, Tomasz Level World i nie mając racji krzyczycie na ludzi, nie mając racji. Ja rozumiem, że gdybyście mieli rację. Tylko że problem w tym, że gdybyście mieli rację, to wy byście nie musieli krzyczeć. Bo zobaczcie, ja też nie muszę krzyczeć. Ja nie muszę nikogo wyzywać, nie muszę nikogo tu kląć. I to tyle w tym odcinku. Właściwie to powinien być już yy, następny odcinek. Następny odcinek będzie, nie wiem kiedy, będzie o heliocentryzmie. Myślałem, że ten heliocentryzm łyknę raz na jed... jakby raz na raz, ale tego jest za dużo. Podzielę go chyba na odstępy jakieś, na odcinki. Będzie coś o Księżycu prawdopodobnie na początek, ponieważ Księżyc jest wdzięcznym tematem w ogóle do obserwacji i do potwierdzania, czy Zaprzeczania tego prawdziwości, tego heliocentryzmu. To tyle. Trzymajcie się na razie. Cześć.